kolejny dzień. Dzisiaj mamy czwartek, jest godzina 9. Kasia jeszcze tam dochodzi do siebie, a ja wam pokażę miejscówkę, jaką Kasia znalazła na Fortnite. Pogoda jest super. Po prostu słońce wchodzi od rana. Ojej, 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 nic nie widzę. No więc tak, jesteśmy na miejscówce znalezionej na Park Fortnite, ale nie jesteśmy sami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wydaje mi się, że było jeszcze więcej, jak przyjechaliśmy wieczorem, ale może się mylę. W każdym razie 6 jest przyczep. Przyczepo kamperów i 2 kamperwany. A dlaczego tu jest tak dużo kamperów? Tu jest ładnie. Tu macie miejscóweczkę GPS-a. Jesteśmy w miejscowości Kamieniec. Tu jest taka taki pałac, do którego przyjechaliśmy wczoraj. I zaraz do niego pojedziemy. Po prostu pokażemy. Ale najpierw będzie widoczek na jeziorko. Cześć. No cześć. No i dobra, tak wygląda to piękne jezioro. Tam jest już jakiś wrak statku. To wam wygląda na wrak statku? Skąd by taki duży statek się tu znalazł? Wszystkie okna pozasłaniane. U nas to samo. Tu jest zasłonięte okno. Tu jest, słuchajcie, okno zasłonięte. Bo słońce daje. O, to jest tak kiepsko zasłonięte. Mamy tak kiepsko pozasłaniane te okna, bo kurczę, no nie mieliśmy czasu na to, żeby powszywać ten magnes w te różne alufoksy i to wszystko tak lata i takie jest poskładane, poukładane. Za tydzień będziemy w domu, to ja się tym zajmę i jeszcze co zrobię, to na pewno okleję tą szybę taką folią. No, że z zewnątrz nie widać, wszystko widać, bo jednak dużo słońca wchodzi. Myjemy się i jedziemy. Spotkaliśmy się ostatnio z taką opinią, że Kasia chodzi zawsze pięknie wyprasowana, zawsze ma wszystkie bluzeczki i sukieneczki wyprasowane. Tak powiedziała ostatnio taka jedna dziewczyna do mnie. A ja mówię, że my nie mamy żelazka, więc to jest dziwne. Ale powiem wam, jaki Kaśka ma patent na żelazko. Otóż jest to butelka z wodą po prostu. Jest pamięty? Nie? No. Proszę poczekaj, bardzo. Poczekaj, ja go pokazuję. To nie jest reklama. To jest reklama Primarka. A. Czekaj, no, podnieś rękę. No, dość. Au, au. Jest najbardziej. Au, mokre. Jestem mokry. Ja tego nigdy nie używam, to miało być na Kasie. Ja tego demonstruję dlatego, żebyście zobaczyli, że to jest prawda. O. Proszę zobaczyć. No, dobra, no, ale już widać. Już jest lepiej. Musisz to z tyłu pociągnąć, bo się marszczy. O, dobre je. I układa się na mnie. Muszę wciągnąć brzuch? Wciągnąłem. Dobra. Dodatkową zaletą tego żelazka jest to, że można po prostu w letnie dni się popryskać. Proponuję tego nie robić z prawdziwym żelazkiem, bo może sobie zrobić kuku. Do zobaczenia w następnej reklamie. To nie była reklama! To była reklama żelazka. To był patent! Tak wygląda salon piękności Łukasza. I teraz użyję balsamu, którego dostaliśmy jakiś czas temu od jednego z naszych widzów. I to jest balsam, słuchajcie, ja już wiele balsamów w życiu używałem. Dobrody, ale ten jest po prostu niesamowity, bo on pachnie mango i pachnie tak niesamowicie ładnie, bo wszystkie tam pozostałe balsamy pachną jakimś drewnem, jakimś, nie wiem, starą szopą albo zgnitą deską żeglarskiego statku zatopionego 10 lat piwem kraftowym i po prostu śmierdzą, nie? I potem przytulasz się do jakiejś ładnej dziewczyny, Kasi, no. A tu ona tak śmierdzi tą deską spleśniałą. No, a ten jest super. Więc bardzo dziękuję. Przyszedł czas, jest lato, więc czas się posmarować kremem przeciwko
czemu? Rakowi. Nie? To jest chyba na raka? Znaczy, na co? Czemu się stosuje te... No, żeby cię promienie UV nie... Na przeciwko promieniom UV, zapomniałem. Ja myślałem, że to jest przeciwko rakowi. Zatrzymaliśmy się, było mocne hamowanie, bo nagle wyjawił się zza zakrętu jakiś ładny pałacyk. Więc chcę wam go pokazać, żebyście też nacieszyli oczy. Jakiś klasztor albo coś takiego, z jakąś taką wieżą wysoką. Ale jaja, po prostu, słuchajcie, patrzcie się, co tutaj leży na podłodze, na ziemi. Banknot 20 zł. Ktoś zgubił banknot 20 zł. Proszę się do mnie zgłosić. Jak podasz numery seryjne, to wtedy ci oddam. Ale jaja, opłacało się zatrzymać i nacieszyć oko tą piękną budowlą z tamtej strony, bo dwie dyszki zarobiłem. Dawno nie znalazłem pieniędzy, Jezu, ale się cieszę. Idę szukać, może jest więcej. Może ktoś tutaj cały worek pieniędzy zostawił. Ale jaja. Po prostu 20 zł sobie leżało. No to dzisiaj się szarpnę chyba na coś. Może kupię Kasi jakieś kwiatki. O, dobra. Zobacz, co znalazłem. No, jaka nagroda dla osoby, która poszła nagrywa. Połzam może bez brudny troszeczkę. I mokry. No, zrobiłem zdjęcie i odwracam się, patrzę. Leży 20 zł. No wiem, to... Ja się nim zajmę. Chyba się zaopiekuję. Co będziesz tak sam leżał? Zostawiamy nasz samochodzik na parkingu w towarzystwie kampera. Parking jest darmowy, a my idziemy do... Gdzie idziemy? Na zamek. Do pałacu. Ale tu ktoś miał niesamowity rozmach. To jest mapa... Mapa tego obiektu. Tu jest ten pałac. Tu jest ten budynek, gdzie znalazłem 20 zł. I to jest kolumna Nike, albo Nike, w zależności kto czyta. A tutaj jest ogród, oczka wodne i miejsca, gdzie można sobie spacerować. Tu znowu jest jakiś budyneczek, tu są jakieś plantacje, skały. Tu jest jakieś 38, czyli mauzoleum, słuchajcie, mauzoleum. Okay. Nie wiem czyje, ale czyjeś tam jest. 33, strażnica górna. No ktoś tutaj miał, że tak powiem, fantazję i pieniążki. My idziemy teraz zobaczyć pałac w kamieńcu ząbkowickim. Teraz zobaczymy. Nie będziemy wchodzić do środka, bo dzisiaj jeszcze planujemy zwiedzać zamek. Także tu idziemy tylko zobaczyć z zewnątrz, co się dzieje. Z tego, co widzieliśmy, wejście tutaj kosztuje 25 zł. Podejrzewam, że to nie jest tylko do pałacu, tylko prawdopodobnie do jakichś większych obszarów. Bo jak widzieliście, budynków i obszarów jest mnóstwo. No, ale my właśnie nie płacimy dzisiaj za wejście tutaj, bo pójdziemy sobie na zamek potem. Teraz wam powiem w kilku słowach, co to jest. To za mną ten budynek to jest pałac Marianny Orańskiej i to była, słuchajcie, księżna Niderlandów, która zleciła sobie po prostu wybudowanie tutaj pałacu letniego i to miała być jej letnia rezydencja. Niestety, no, że tak powiem, poszła w bok, zrobiła rogi swojemu mężowi, no i się rozwiódł z nią, zostawił ją ten mąż i dostała zakaz przebywania na terenie Prus przez dłużej niż 24 godziny. Więc ten pałac tak naprawdę, no, nie nacieszyła się tym pałacem, bo nie mogła tu przebywać więcej niż 24 godziny. Później ten pałac sobie tutaj był i tam dziedziczony był z roku na rok, aż do wojny, do 1945 roku, kiedy to Niemcy zrobili tutaj taki magazyn skradzionych, no podejrzewam, że skradzionych, dzieł sztuki. Skradli wszędzie, gdzie się dało i przywozili tutaj, i tutaj to był taki magazyn przejściowy, a potem do Niemiec, a po gdzieś tam wysyłali. A później w 1945 roku przyszli tutaj nasi wschodni sąsiedzi z radziecką armią i splądrowali wszystko, rozkradli wszystko i podpalili na sam koniec ten piękny pałac. No i niestety, no, wszystko zniszczyło. Do 2012 roku ten pałac po prostu upadał, aż gmina go przejęła, no i teraz go odrestaurowali.
No i teraz można go zwiedzać tylko z przewodnikiem za 25 zł za osobę. Jest to według mnie troszeczkę za dużo, ale może jest tam warte zobaczenia. Jeszcze jedna ciekawostka to jest to, że podłogi marmurowe z tego pałacu zostały oczywiście co? Zabrane i zawiezione do Warszawy i są w Pałacu Kultury, na jakiejś tam sali kongresowej czy gdzieś. Smutna historia niestety tego pałacu. Jak widzicie za mną, bezpośredni teren jakby przy samym zamku jest zamknięty, nie można wejść na dziedzińce, ale wokoło są poprowadzone ścieżki, można sobie pospacerować i całkiem nieźle sobie pooglądać, jak ten zamek wygląda. Także spoko. A większość tych drzew, które okalają zamek, to są na przykład stare dęby i one są pomnikami przyrody. Dowiedziałam się jeszcze na koniec, że ta pani Marianna, ona była taką działaczką filantropijną i bardzo, bardzo, bardzo wspomogła rozwój tutejszego regionu. Zakładała różne drogi, huty, leśniczówki i tak dalej, przez co ten region się bardzo rozwinął. A my wracamy już do busika, ponagrywali, pooglądali i jadą dalej. Lejaja, patrzcie, Łukasz znalazł 20 zł, a ja? Tak. Dwójeczkę. Czyli 22 zł dzisiaj znalezione. Zostawiliśmy samochód na ulicy, bo w cieniu, przy tych 30-parostopniowych upałach, nie chcę go nagrzewać za bardzo, więc zostawiliśmy w cieniu i teraz podejdziemy parę metrów do zamku, bo zamek jest tam. Nie wejście tu jest, kosztuje 12 zł za wejście na zamek, ale tu jest ładnie. Dzień dobry. Jak tam Katarzynia? Super. Ładnie? No. Jesteśmy właśnie w gabinecie hrabiego. Jest piękne, jest piękne biurko, jest piękne sufit, jest piękne meble. Wszystko jest po prostu przepiękne. Niesamowite, bardzo mi się podoba ten styl. Sekretne przejście za biurkiem. Oczywiście jak w każdym pałacu była tu również kaplica. Ta była ewangelicka, bo oni byli Niemcami. Tutaj sobie zasiadał hrabia na zadnym balkoniku. Z tyłu było miejsce dla chóru, a tam był ołtarz główny. Teraz tu się nic nie dzieje, tylko śluby czasami udzielają.
skończyliśmy zwiedzanie z panem przewodnikiem i oczywiście teraz mamy dla was zestaw ciekawostek. Ciekawostka numer 1, jest tutaj 365 pokoi, 356 pomieszczeń, mniejszych, większych, ale cała suma ich wszystkich wynosi 365, czyli tyle, ile jest dni w roku. Ciekawostka numer 2. Jest tutaj 99 wież. A 99 wież symbolizuje 99 majątku? Posiadłości, które posiadał właściciel, hrabia. I specjalnie 99, bo jeżeli miałby mieć więcej niż 100, to wtedy musiałby mieć jakieś wojsko i płacić więcej podatków i tak dalej. Więc gość się zatrzymał na 99 i ma tylko 99 posiadłości i wież na tym pałacu. Kolejna ciekawostka numer 3. No. Nie pamiętam. Podobno hrabia podpisał pakt z diabłem. A dlaczego? No, bo tak mu się dobrze wiodło, że ludzie zaczęli mówić, że to jest podejrzane i że prawdopodobnie coś tam właśnie dobił targu z diabłem. A na dowód tego miało być to, że kiedy hrabia umrze, winda się zatrzyma. I rzeczywiście tak się stało. Jak hrabia umarł, zatrzymała się jedna z wind, która i nie będzie działa. Można jej uruchomić. Tak. I do dziś dzień nie są w stanie uruchomić tej windy. Kolejna ciekawostka, za chwileczkę będzie jeszcze z tamtej strony ciekawostka architektoniczno-historyczna. Ta część pałacu środkowa jest najstarsza i ma 250 lat. To są młodsza część, zachodnia i wschodnia. I one mają około 106-109 lat mniej więcej. Dzień uważam za udany. Dwukrotnie udało mi się wznieść ponad budynkami. Ponad podziałami. Nakręciłem piękne dwa budynki, dzisiaj dwa zamki, dwa pałace. Jestem bardzo szczęśliwy. Teraz jedziemy z Kasią do Radziąkowa bodajże, gdzieś na Śląsku, i tam się spotykamy z naszym widzem. Wcześniej spotykamy się jeszcze z Jackiem, innym naszym widzem. Także teraz seria spotkań i zimnego piwa, a z wami się na chwilę obecną kończę. Zobaczymy, czy to jest koniec vloga. Jak tak, to tak, a jak nie, to nie. Pokój. Pa, gorąco, dlatego sorry, ale zamieściłem się, bo po prostu jest strasznie gorąco. Idziemy, bajo. Jeszcze nie koniec. Jeszcze obiecałem, że kupię Kasi kwiatek, więc idę teraz do kwiaciarni, to będzie kwiatka. O. Dzień dobry. Prezent dla męża, dla żony. Dziękuję. Jezu. Miało być masło. No, poszedłem po masło.